Witam jak zwykle w środę, Anna Ołdakowska. Zapraszam na Mazowsze. Dziś podpowiemy, gdzie najlepiej kupić zdrowe i świeże produkty. A odpowiedź jest prosta – na targowisku. Na Mazowszu w ostatnich latach przybyło kilkadziesiąt nowoczesnych bazarów. Ba, możemy powiedzieć, że handel na targowiskach dokonał cywilizacyjnego skoku. Utwardzony plac, wiaty z oświetleniem, do tego bieżąca woda, zaplecze socjalne, toalety dostosowane dla niepełnosprawnych, parkingi. Tak jest teraz. Wcześniej zarówno kupujący, jak i handlujący brnęli w błocie po kostki. Towary albo mokły na deszczu, albo wysychały na słońcu. Zmiany widać od razu. Stoły targowe pod dachem, boksy wyposażone tak, by handel mógł odbywać się przez cały tydzień. W miejscu, gdzie nie ma przemysłu, rolnictwo i handel to podstawa i możliwość sprzedania towarów wytworzonych w gospodarstwie. Coraz częściej produkty kupowane od rolników znajdują nabywców. Duże miasta mają centra handlowe, mniejsze miejscowości targowiska, które eliminują pośredników. A brak pośredników to większy zysk dla producentów i sprzedawców, a także oszczędności dla kupujących. Teraz w programie porozmawiamy o targowiskach. W studio Wieści z Mazowsza jest już Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani. Targowiska to miejsca, które służą promocji produktów lokalnych. Oczywiście jest wola ulepszania tych usług. Pytanie, jak to robić skutecznie? Nie tylko promocji, ale przede wszystkim sprzedaży, bo główną ideą wsparcia tego obszaru było skrócenie łańcucha żywnościowego od producenta do konsumenta, tak żeby wyeliminować niepotrzebnych pośredników, a z drugiej strony wprowadzić coraz lepsze warunki handlu. Dlatego też w obecnym programowaniu mogą miasta do 200 tysięcy mieszkańców, tak żeby ten towar wyprodukowany u rolnika, wyprodukowany na obszarach wiejskich mógł jak najszybciej i w dobrych warunkach być sprzedany w mieście. Nawet Dwór Mazowiecki takie dofinansowanie dostał. Jak tam się sprawdza? Trzeba przyjechać i zobaczyć, tak. W poprzednim programowaniu miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało wsparcie z tego działania i w celu powiększenia czy też ulepszenia w nowym programowaniu również ci beneficjenci, którzy już dostali w poprzednim programowaniu, będą mogli wystąpić o dofinansowanie nowych pomysłów. A gdyby na przykład Legionowo chciało wystąpić o takie dofinansowanie? To też oczywiście takie wsparcie byłoby udzielone. Jakie są warunki udzielania takiego wsparcia? Tylko liczba mieszkańców, jakiś pułap, czy jest coś jeszcze? Tutaj oczywiście ten pułap mieszkańców jest pewnego rodzaju granicą, tak, że miasto czy gmina, beneficjent powyżej 200 tysięcy w ogóle nie będzie mógł stworzyć wniosku. Tak naprawdę jest kilka założeń, które muszą być spełnione przy tego typu przedsięwzięciach, szczególnie w obszarze jak gdyby usytuowania, czyli utwardzenie terenu, parkingi muszą być przygotowane, oświetlony, zadaszony teren, dostęp do bieżącej wody, tak żeby, tak jak powiedziałem, cywilizować ten handel danego beneficjenta w danym mieście. Beneficjentem jest gmina, powiat, związki? Co do zasady może i gmina, i powiat, natomiast tutaj wydaje się, że jak najbardziej celowym powinny być gminy. Związki gmin, że to jest lokalizacja punktowa, tak? Czyli oczywiście mogą związki występować i realizować takie zadania. Natomiast jest trochę inaczej niż przy drogach, tak? Tu przy takiej lokalizacji w danym mieście myślę, że głównym beneficjentem będą gminy, miasta. I jakie dofinansowanie dostaną? Do miliona złotych, co może stanowić 63% całości przedsięwzięcia. Oczywiście, jeżeli przedsięwzięcie będzie droższe, to
to, co ponad pokryje beneficjent. I ten milion mogą wykorzystać na budowę nowego targowiska i na modernizację tak tego, jest. Co już jest. Tego, który nowego, ewentualnie modernizację tego, które już jest, rozbudowę tego, które już jest, ale po spełnieniu tych zasad, o których mówiliśmy wcześniej. A jakie targowiska będą preferowane? Znaczy, trudno powiedzieć o preferowaniu. Te wszystkie, które ci beneficjenci, którzy złożą dobre wnioski, dobrze przygotowane, myślę, że mogą liczyć na takie wsparcie. No, ale co to znaczy? Dobry wniosek, dobrze przygotowany, rzetelny? Zgodny z zasadami, tak, o których tutaj mówiłem, z pełną dokumentacją, tak żeby mógł być w tej puli wniosków poprawnych. No i następnie przygotujemy punktację, listę rankingową. I myślę, że uda nam się spełnić, tak jak w poprzednim programowaniu, Samorząd Województwa Mazowieckiego dysponował prawie 25 milionami złotych wsparcia. Zrealizowaliśmy 28 inwestycji, ponieważ nie każda była na równy milion złotych. I tak naprawdę takie było zapotrzebowanie. Co prawda ogłosiliśmy tylko jeden nabór w tym obszarze, ale praktycznie wszyscy, którzy w tym obszarze złożyli wnioski takiego dofinansowania, otrzymali. Co zrobić, żeby znaleźć się wysoko na tej liście szczęśliwców, którzy otrzymają dofinansowanie? To znaczy, gdzie, kiedy można składać taki wniosek? Myślę, że targowiska, czy działanie dotyczące budowy, rozbudowy czy modernizacji targowisk będzie jednym z kolejnych działań, które będziemy ogłaszać, tak jak rozmawialiśmy kiedyś wcześniej, w pierwszej kolejności drogi. Myślę, że później działania wodociągowo-kanalizacyjne. Pozostaje nam oczywiście jeszcze odnowa wsi i w międzyczasie gdzieś jeszcze na pewno będzie uruchomiony nabór na targowiska. Bo w dniu dzisiejszym trudno mi jak gdyby precyzyjnie powiedzieć, kiedy to będzie miało miejsce, ale myślę, że do końca roku powinniśmy sukcesywnie ogłaszać wszystkie nabory. A do rozmowy z dyrektorem Radosławem Rybickim wracamy już za chwilę. Na straganie w dzień targowy. Tak jest we wtorki, środy, czwartki, piątki czy soboty. Targi mają swój grafik. W różnych miejscowościach odbywają się w różnych dniach. Zmiany na mazowieckich targowiskach doceniają zarówno kupujący, jak i sprzedający. Jest wygodniej. Na pewno, wie pani, nie chodzi się już teraz po tych kałużach, które były kiedyś, prawda, po tym błocie. No i na pewno i dla kupców jest wygodniej, bo mają jakiś tam dach nad głową. Ładnie jest wyszykowane i nie ma wody. Kiedyś to w wodzie trzeba było tu chodzić, a teraz ładnie jest. Teraz jest ładnie, dobrze, każdy mnie leci na głowę, a przed nim to było dziadostwo. Inwestycja była wykonana ze środków z Unii Europejskiej, tak? No i cóż mogę powiedzieć, tylko jest lepiej. Lepsze niektóre są rzeczy i tańsze. To jest najważniejsze. No i duży wybór jest po prostu i ciekawie. Ja lubię chodzić. Nóżko zwłaszcza, prawda? Targowisko jest super, nie tylko przez to, że jest targowiskiem, ale i takim placem spotkań, zabaw. Różnego rodzaju są imprezy robione. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Radosławem Rybickim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Panie dyrektorze, temat ważny, bo pojęcie targowiska ma znaleźć się w interpretacji zapowiadanej przez Ministerstwo Rolnictwa. Chodzi tutaj, rozumiem, że o uniknięcie konfliktu z urzędami skarbowymi. Zgadza się? Coś jest na rzeczy, natomiast myślę, że z czasem, jeżeli ten element dotyczący targowisk i sprzedaży bezpośredniej w praktyce będzie uruchamiany, będziemy mogli więcej na ten temat porozmawiać. No i niestety interpretacja prawa nie stanowi, więc wszystko się nam nie wyjaśni. Tak jest, interpretacja nie stanowi prawa i konfliktów z Urzędem Skarbowym też rolnicy nie chcą. Ale zgodnie z nowymi przepisami rolnik bez konieczności zakładania działalności gospodarczej własne produkty będzie mógł sprzedawać. I to jest właśnie wyjście, działanie dotyczące targowisk, to jest właśnie wyjście naprzeciw
tego, o czym pani powiedziała, żeby można było sprzedawać to, co zostało wyprodukowane bezpośrednio odbiorcy z pominięciem różnego rodzaju pośredników. No ale jest jedno ale. Czy rolnik ma czas, żeby ten własny produkt sprzedawać? Jeżeli będzie mógł go sprzedać w droższej cenie, w dobrych warunkach, na pewno taki czas znajdzie. Jeszcze mam drugie ale. Rolnik nie będzie mógł nikogo przy produkcji wyrobów z tychże plonów zatrudniać. No to już jest jak gdyby drugi stopień działalności, tak, czyli prowadzenie przetwórstwa. Myślę, że na początku pozostanie przy tej pierwszej części, gdzie to, co wyprodukuje, żeby mógł sprzedać. I to będzie już pierwszy dobry krok do tego, o czym pani mówiła, pani redaktor mówiła na początku. Chyba na razie wszystko wskazuje na to, że przed rolnikiem same piętrzą się problemy i kłopoty, żeby sprzedać bezpośrednio. Znaczy cały czas staramy się, my jako samorząd województwa, poprzez wdrażanie tych programów i Ministerstwo Rolnictwa poprzez swoje działania, staramy się, żeby tych kłopotów było coraz mniej. I mam nadzieję, że dojdziemy do szczęśliwego końca, tak żeby rolnik spokojnie, bez żadnych ale i bez żadnych obaw mógł sprzedawać na targowiskach swoje produkty. Znaczy w pana ocenie jeszcze na Mazowszu nie mamy wystarczającej liczby targowisk, wystarczającej dla naszych rolników? Czy powiem w ten sposób. Wydaje się, że zapotrzebowanie na obszarze województwa mazowieckiego powoduje, że w każdym większym mieście takie targowisko powinno być. Czy większe, czy mniejsze, to zdecyduje niewidzialna ręka rynku, chciałoby się powiedzieć, ale już miejscowy inwestor, beneficjent zdecyduje, czy ono ma mieć większą powierzchnię, czy mniejszą powierzchnię, ale w każdej większej miejscowości, tam gdzie ten rynek zbytu na produkty rolne jest większy, powinno takie targowisko być. A jakie standardy na targowiskach powinny obowiązywać? W poprzednim okresie programowania, i myślę, że to jest dobry też kierunek w nowym programowaniu, było zadaszenie, było doprowadzenie bieżącej wody, było utwardzenie placu, były też parkingi, tak żeby każdy mógł przyjechać, kupić w dobrych warunkach i odjechać do domu. Czyli rozumiem, że te wszystkie zmiany zaszły dzięki tej transzy poprzedniej, tak, dofinansowania? W poprzednim programowaniu takie warunki były postawione dla targowisk i wydaje mi się, że to był dobry kierunek. I co się zmieniło? Wszystkie postulaty zostały zrealizowane? Te postulaty w przypadku poprzednich działań musiały być zrealizowane, bo jeżeli nie były, to taki wniosek nie był dofinansowany. Tak więc każde targowisko, które było dofinansowane, w efekcie końcowym, czy to była budowa nowego, czy modernizacja, czy przebudowa, musiała te wymagania, o których mówiłem, musiały być spełnione. Czy jest w pana ocenie jakieś takie targowisko na Mazowszu, które jest targowiskiem wzorcowym? Bez dyplomacji. Ponieważ jestem mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego, to powiem, że targowisko w Nowym Dworze Mazowieckim. Potem zapraszam do Nowego Dworu Mazowieckiego. A dlaczego? Co się tam zmieniło? Przede wszystkim został teren utwardzony, wyrównany, zadaszony, także już rolnicy czy producenci, którzy sprzedają warzywa, nie stoją na słońcu, tak? Ten towar jest o wiele, wiele lepszy. W innym przypadku, gdy mamy do czynienia ze złą pogodą, to już jak gdyby siła naturalnie nie pada na głowę i kupującym, i sprzedającym. Jeżeli mówimy o sprzedaży, handlu jesienią, mamy już oświetlenie, które powoduje, że w godzinach porannych, jeżeli jest już listopad czy nawet grudzień, można wcześniej zacząć i handlowanie na terenie targowiska. A jakie są jeszcze potrzeby na targowiskach mazowieckich,
które wymagają zmian? Czy ja myślę, że ten kierunek obrany jest kierunkiem dobrym, czyli jak gdyby nie wydaje mi się, że należałoby wprowadzić jakieś dodatkowe obostrzenia i wymagania. Oczywiście co do ilości potrzebnych targowisk, to tak jak powiedziałem, to lokalni mieszkańcy, lokalni samorządowcy zdecydują, ile i gdzie te targowiska powinny być zrealizowane. Natomiast myślę, że sukcesywnie, co każdy programowanie unijne, będziemy ten etap rozszerzać i budować targowiska, a inne remontować, modernizować. O targowiskach, ważnym temacie, rozmawiałam z panem Radosławem Rybickim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zmieni wygląd i funkcjonowanie mazowieckich miasteczek i wsi. Bardziej przyjazne zarówno dla kupujących i handlujących staną się kolejne targowiska na Mazowszu. Nowoczesne, spełniające wymogi sanitarne, bezpieczne, z monitoringiem. Takich miejsc pracy wielu kupców i małych producentów dzięki środkom unijnym z PROW 2014-2020 będzie na Mazowszu więcej. Budowa i modernizacja takiej infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach, bo nowe lub przebudowane targowiska mają ułatwić sprzedaż tego, co rolnik wyprodukuje w swoim gospodarstwie. Zgodnie z założeniami, pomoc w modernizacji targowiska będzie przyznawana, jeśli powstanie ono w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tysięcy mieszkańców, będzie ogólnodostępne i spójne z planem. Są możliwości. Już niedługo w prawie każdym powiecie i większej gminie będą targowiska z XXI wieku. Zajrzyjmy do kalendarium. To zapis tego, co nas czeka w najbliższych dniach i wydarzeń, które już zapisały się na kartach historii Mazowsza. Od 16 listopada 2015 roku do 12 stycznia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Skoczylasa 4 można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.profmazowia.pl. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR. Nabór wniosków trwa od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku do godziny 16. Szczegółowe informacje na stronie www.profmazowia.pl. 25 października 1948 roku. Powstanie Ruchu Europejskiego, organizacji pozarządowej działającej na rzecz zjednoczenia Europy. 26 października 1997 roku. Włochy przystępują do układu z Schengen. 29 października 2004 roku. 25 krajów Unii Europejskiej podpisuje traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. 1 listopada 1993 roku. Formalne powstanie Unii Europejskiej w oparciu o trzy filary. 25 października 1795 roku doszło do abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 26 października 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej rozegrano bitwę pod Kobyłką. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Wieściach z Mazowsza. Kolejny program już za tydzień. Proszę pamiętać też o powtórce w każdą sobotę. A na koniec pytanie dla uważnych widzów. W ramach jakiego działania PROW 2014-2020 możliwa będzie modernizacja targowisk? Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź, proszę dzwonić. 22 507 04 89. Do zobaczenia.